Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na świętego Mikołaja po angielsku nie mówimy Mikołaj, czyli Nicholas, tylko Santa? No i czemu niektórzy nie mówią Santa, tylko Sena? Niektórzy uważają, że prezenty przynosi dzieciątko, inni, że gwiazdka lub gwiazdor, a jeszcze inni, że święty Mikołaj. I na co dzień nie mówimy święty Mikołaj, tylko po prostu Mikołaj, jakby był naszym kumplem. Po angielsku ten Mikołaj to Santa. How about this year, instead of Santa, we have fun celebrating Hanukkah? No Santa? Was I bad? To angielskie Santa jest skróceniem wyrażenia Santa Claus. Tak właśnie tłumaczymy świętego Mikołaja, tego, który przynosi nam prezenty, bo kiedy mówimy o świętym, dosłownie świętym Mikołaju, powiemy Saint Nicholas. Zresztą w języku niemieckim też mamy podobnie Santa Claus, bo właśnie Klaus to zdrobnienie od imienia Nikolaus i Nicholas to to samo imię. I właśnie dlatego czasami po angielsku żartobliwie na świętego Mikołaja możemy powiedzieć Saint Nick. Być może zetknęliście się z tym, że niektórzy Amerykanie wcale nie mówią Santa, tylko Sena. Since Monica and I are starting a new business and have like no money, this year maybe we could do Secret Santa and then we each only buy one gift. And there's the added mystery of, you know, who gets who. Who gets whom? I don't know why I do that. Secret Santa albo Secret Santa, bo oba warianty wymowy są tak samo poprawne, to właśnie zabawa, która polega na tym, że w grupie każdy losuje tylko jedną osobę, której kupi prezent pod choinkę. W ten sposób każdy kupuje tylko jeden prezent i każdy tylko jeden prezent dostaje. Co do wymowy tego słowa, to pomijać literę T po N możemy nie tylko w tym słowie. Na przykład internet. Najczęściej usłyszymy to słowo po angielsku jako internet. You know, for a bikini waxer, you know an awful lot about bombs. Isn't it amazing how much information you can learn off of the internet? Ale niekoniecznie, bo po amerykańsku możemy równie dobrze powiedzieć internet. I checked the website, the pictures look beautiful. No, lizard, hey. Oh. Never trust pictures on the internet. Shoot it from the right angle, you can make anything look bigger and better. Oh. Houses, you pervs, he's a realtor. I bardzo podobnie będzie z innymi słowami, które w pisowni zaczynają się na inter. Po amerykańsku równie dobrze możemy powiedzieć interview, jak i interview, czyli wywiad albo rozmowa o pracę. Tak samo międzynarodowy to international albo international. Ważne jest to, że akcent w tym słowie nie pada na tę sylabę, która jest zaraz po tej zbitce NT. Tylko wtedy możemy to T po amerykańsku pominąć. Podobnie będzie ze słowem 20, które przecież znamy jako 20, ale Amerykanin równie dobrze może powiedzieć 20. This is where you worked? For almost 40 years. Yeah. For 20 some years I sat right by that window. That was my office. Przy okazji mamy tutaj wyrażenie 20 some albo 20 some, które tłumaczymy jako 20 kilka, po angielsku pisane z łącznikiem. Tak samo możemy powiedzieć 30 some, czyli 30 kilka, czyli tyle ile ja mam lat, albo 40 some, 40 kilka i tak dalej. Literę T możemy też pominąć w słowie dżentelmeni albo panowie, szczególnie w wyrażeniu panie i panowie. Niektórzy mówią ladies and gentlemen, a niektórzy ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this is the LAPD. What are you doing up there? There has been an elevator malfunction, so just relax. I podobnie jest ze słowem, które tłumaczymy jako hrabstwo, a jest odpowiednikiem naszego powiatu albo gminy, czyli county albo county. I ran away to the garage. You left the county. Hey, let's not quibble over whose runway was better, okay? No i może już troszkę rzadziej, ale też się zdarzy, że te zostanie pominięte w słowie zima. Większość osób mówi winter, ale są też tacy, którzy mówią winner, czyli tak samo jak zwycięzca. We're up here at Gobbler's Knob, waiting for the forecast from the world's most famous groundhog weatherman, Punxsutawney Phil, who's just about to tell us how much more winter we can expect.
Podsumowując, Święty Mikołaj, czyli ten, kto przynosi nam prezenty, to po angielsku Santa Claus i możemy śmiało to skracać do samego Santa. Po amerykańsku równie dobrze możemy wymówić to słowo jako Santa. I właśnie w amerykańskiej angielszczyźnie w wielu innych słowach również pomijamy literę T w zbitce NT. Między innymi w słowie internet, które wymówimy jako internet lub internet, 20, 20 lub 20, panowie, gentlemen lub gentlemen, hrabstwo, county lub county, a nawet zima, czyli winter lub winter. Mam nadzieję, że pomogłam. Nicholas, dlaczego ja tu tak odpływam, nie wiem. Trzeba wyglądać godnie dla świętego. Kot mi łaskocze po nogach. Nic, nic nie powiesz? Nie przemówisz ludzkim głosem? Dziękuję bardzo. Także tyle.